Halo, witam Państwa, jest to oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku Starda na moim kanale. Questów nie było 2 tygodnie. Zastanawiam się, czy tą serię prowadzić dalej. Jakby widzę, że odzew jest dosyć mały, jakby ja chciałem dosyć długo ją kontynuować, w sensie zrobić wszystkie questy, zlecenia i tak dalej. Natomiast widzę, że faktycznie odzew jest mały i ta seria też jest jakaś super ciekawa dla mnie nagrywanie, jak myślałem na początku. Po prostu czytam te questy i się ciekawego nie dzieje. Więc napiszcie, co sądzicie, czy lecimy sobie z nią dalej, czy sobie odpuszczamy i nie wiem, coś innego na przykład wymyślimy. Tak czy siak dzisiaj robimy questy od Simona, no i po prostu gadajmy z Simonem. Jak mnie nauczyć, dziadku? Przede wszystkim pokażę ci, w jaki sposób możesz uzyskiwać informacje i zdobywać złoto, za które w Haligardzie dostaniesz właściwie wszystko. Mogę też odpowiedzieć na kilka pytań, o ile znam odpowiedzi. Oczywiście jest to quest tutorialowy jako pierwszy, który się pokazał. Ten quest chyba już nie będzie przeniesiony do Broken Lanksu niestety. Zostanie ten quest fabularny główny. Jakby to jest taka fabuła wersja pierwsza, wersja alfa, nie? Więc ten quest jest troszeczkę dziwny. No ale dobra, robimy sobie go. Zostawcie kciuka, jeżeli wam się podoba i lecimy. W jaki sposób mogę zdobyć złoto? Jestem bardzo ciekawy, nie wiem w jaki sposób się zdobywa złoto, dowiedzmy się. Jest wiele różnych dróg zdobywania majątku. Zabijanie potworów, od których w okolicy aż się roi, to jedna z nich. Kolejne wykonywanie zadań. Ja mam dla ciebie pierwsze, wystarczy, że udasz się do wioski i zapytasz Romana, czy dałby ci zarobić. Kiedy już mu pomożesz, wróć do mnie, powodzenia. Dobra, pamiętaj, żeby często korzystać z mapki. Obok zawsze znajdziesz pomocne informacje związane z aktualnymi zadaniami. Natomiast na mapie będzie zaznaczone miejsce, do którego masz się udać. Dobra, no i mamy naszego questa. Simon mówi, którego nie wykonywałem, o panie, chyba z 5 lat dobrych. Jestem, w sumie zapomniałem, co tam chodziło. Wiem, że jakaś dziewczynka była u goblinów i ktoś ją spalił potem chyba żywcem czy coś. Nie spoileruję, lecimy do Romana, zobaczymy, co Roman dla nas ma. Romanie, jak myśmy się długo nie widzieli. Jestem tu nowy, przybyłem z Taernu, szukam okazji do zarobku. O Jezus, następny dziwak za morza. Roman nas generalnie prosi, po tym jak nas wyzywał, że jego sąsiad kradnie mu jabłcówkę, mamy wykraść przepis na tą jabłcówkę. No i my się oczywiście zgodzimy. Dobra, który to dom? Jak będę takie długie teksty, to nie będę ich czytał oczywiście. Tak jak wam wspominałem, będę wam po prostu streszczał, o co chodzi. To ta chałupa na nóżkę przede mną. Dobra, już idę. Idziemy sąsiada Romana okraść. Prawdopodobnie będziemy się go zabić, jak wszystkich w tajernie. Dzień dobry, wimbrownik. Hej, kto mi tu łazi po chałupie? Rozwalę ci łeb, kmiocie, i podpalę chałupę, jak nie oddasz mi swojego przepisu na bimber. Zawsze wybieram tę opcję i tym razem też ją wybiorę. Bierzemy sobie lewy, prawy. Gramy Shidem na ostrolku, przypominam. Niedługo będę tutaj prawdopodobnie jakieś większe questy robił, więc będę się pytał widzów o pomoc. Właśnie, są nowe wiadomości, o których wam nie pokazałem. Tutaj mamy suflera, który nas pozdrawia i pyta, czy chcemy pomocy. I mamy Kacperka, że zrobi slota do znajomych. Dobra, akceptujemy panów. I mamy zabitego naszego bimbrownika. O, tu jeszcze skrzynka była, podnieśmy sobie ją. Panie Romanie, mam pana bimber. Czego? Mam już przepis na bimber. Wspaniale, poza tym ładnie mi sąsiada urządził. Ponoć i przez tydzień się z łóżka nie podniesie. Szybko się ta plotka rozniosła, dopiero wyszedłem z domu. Szybko, dawaj przepis, bo jak mnie to zobaczy, że z obcym gadam, to jeszcze powiedzą, że ci nająłem, żebyś bimbrownika pobił. Trzymaj przepis. Ha, to wam spokój teraz. Znowu wszyscy tylko jabłcówkę Romana pić będą. Masz tu stówę za patykę, dorzucę jeszcze ten zwój. Znalazłem kiedyś koło wzgórz jakiś śmieć, ale może tu coś mądrego stoi. A teraz znikaj stąd, ale tak, żeby cię nikt nie widział. Dobra, uciekam. I mamy, wow, ale się posypało. Mamy level. Nie do końca wiem, jak się Shida prowadzi, więc po prostu dam 2-2 i tyle. Mamy także nowy Frontking mamy, okej. Frontking mi się przyda na pierwszy level, czemu nie? O, nawet sobie mogę zmienić taktę, tak szczerze, na Frontkinga jednego. Coś w tym stylu. Czemu nie w sumie? I do Simona, dobra. Wykonaliśmy questa u Romana, dostaliśmy zwój ze wzgórz goblinów. No okej, już powoli mi się to nakreśla. Teraz idziemy tam zabić tego goblina czy coś, nie? Ten Simon teraz się tam wystraszy i powie nam, że wszyscy umrzemy. Dzień dobry. Wracam od Romana, pomogę mu w jednej sprawie. O, cieszę się. Pierwszy kontakt z miejscowym ludkiem masz już więc za sobą. Jak ci poszło, udało się coś zarobić? No panie. Roman dał mi 100 sztuk złota za pewną brudną robótkę. Oprócz tego dostałem jakiś dziwny zwój. Zwój powiadasz, daj zerknąć, może go odszyfruję. Rzeczywiście ciekawy dokument, wygląda jak zlecenie od Tany, tylko zajmie mi trochę jednak czasu. Chciałem teraz chwilę pomedytować. Okej. Ale zaintrygowała mnie twoja zdobycz. Kiedy będę odczytywał zwój, możesz wyświadczyć mi drobną przysługę. O co konkretnie chodzi? Tutaj mam psy pozabijać, wszystko to znamy, idziemy bić psy. Ale tutaj psy są straszne, Romana denerwują, nie, to jest Simon, Simona denerwują. Idziemy psy bić, pamiętam, że kiedyś jak robiłem tego questa, za pierwszym razem chyba w ogóle w życiu, to był tutaj wściekły pies. I go zaatakowałem i się dziwiłem, czemu te psy są takie mocne. No tak było, to kiedyś dawno temu, z 8 lat temu, ale pamiętam jak dziś. To było moje pierwsze spotkanie z czempionami wtedy w TR-nie. Dobra, bijemy psa. Nie wiem po co w sumie ten kopniak jest całkowicie niepotrzebny. W sumie teraz trochę głupio zrobiłem, bo nie mam kondycji, nie zabiję tych wszystkich psów, będę musiał chyba uciekać. Nicht gut, nicht gut. Dziab. Wróć do Simona. Okej, zabiliśmy 10 psów już. Chyba tylko 5 musieliśmy zabić. Wyświadczyłeś przysługę Simonowi, wróć do niego. Spoko. Psy nie powinny cię więcej niepokoić. Stary, żadnych psów na horyzoncie nie widzę, już jest z gituwa w ogóle, nie? Nikt cię już nie zje. Bardzo dobrze.
Słuchaj, mordo, jakiś szaleniec zlecił goblinom uprowadzenie dziewczynki. Tutaj musisz uratować dziecko, masz prawdziwe zlecenie. Dziecko jest zagrożone, pomogę mu choćby sam cesarz Toru za... Tak, super. Tylko jeśli ktoś mi zapłaci. Już nie bądź bohaterem, mordo. Rozumiem, zdrowe i właściwe podejście, ale czasem trzeba patrzeć dalej niż czubek własnego nosa. W porządku, pomogę dzieciakowi, co mam zrobić? Słuchaj, mordo, na północy są gobliny. Żołnierze ich nie biją. Zabij sobie tego króla goblinów, ale najpierw musisz zabić zwykłych goblinów i wywabić ich z kryjówki. Dobra, taki jest nasz questik. Ile goblinów powinno zginąć, zanim czarodziej do mnie wyjdzie? Myślę, że 5 osobników wystarczy. Dobra. Bardzo intuicyjne, prawda? Idź zabij 5 goblinów, to akurat po 5 goblinach wyjdzie gościu, który cię interesuje. Dobra, idziemy bić goblinę. I tam prawdopodobnie wyskoczy po tych 5 goblinach goblin. Jakiś taki specjalny szaman chyba, czy jakoś tak. I mamy zabić zwykłe gobliny, to jest dosyć istotne. One chyba się nie liczą jako zwykłe. Te wojowniki, z tego co pamiętam. Ale zobaczymy. Ej, te gobliny są dosyć mocne, tak teraz się rzuciłem na nie. Na chillerku. One dosyć dużo klepią. Kurde, jak ten goblin klepie mnie, patrzcie, on mnie zaraz zabije. Ale jazda. Jakieś EQ będę musiał sobie kupić niedługo. Jak takie quest nam wykonywać. Dobra, goblin nie żyje, będziemy musieli odpoczywać po każdym. Kurde bele, ale źle. Skryłeś nowe osiągnięcie, gobliny. Przy okazji pozdrawia widza. Kari się pyta, czy pomóc w questie. Pozdrawiamy gorąco, oczywiście. Pierwszy widz na Oslorku chyba, z którym mam kontakt. Bijemy te gobliny, będzie grubo. Z nich pamiętam, fajnie dużo expo leciało, jak jeszcze nie było questów fabularnych. To o wiele bardziej wolałem bić te gobliny niż Zedy, bo wszyscy bili Zedy wtedy. Siedziałem na goblinach, ktoś bardziej je lubiłem. Nie wiem w sumie dlaczego, może dlatego, że było ich więcej po prostu. I były różne grupki i było ciekawiej. No rzeczywiście, Kali tutaj się zapytał, jak hashtag wysoruję. Rzeczywiście, z hashtagiem może być problem. Dobra, moi drodzy, zabij lidera goblinów. 5 goblinów zabitych, lider wyszedł. I on chyba ma zwój tajemniczy i tak dalej. To jest chyba który? To jest ten tutaj? Chyba on. Dobra, bijemy się tam, nie boję się. Dawaj. Nie mogę go zaatakować. To jest ten goblin? Taki super? Dobra. Udało się? No nie udało się. Aha, mamy go na mapie zaznaczonego. Patrzcie, gdzieś tam na lewo. Dobra. Nie ogarnąłem. O nie, gobliny mnie zaatakowały. Uhu, zabiliśmy goblina. Zaraz level bijemy na tych goblinach, kurde. Po 100 expa leci. 7 grupek by był level, 6. Dobra, klepiemy goblina szamana. Goblin szaman ma dosyć dużo HP, więc jest ciężko. Ale powinniśmy sobie dać radę, z tego co pamiętam tutaj się robiło taką taktę. On chyba nie bił nawet na blisko, zawsze strzelał z tego ognia. Dobrze, że mam 5 na obronę. Dobra, zabijmy go szybko. Gituwa, zrobione. Dostaliśmy chyba teraz szamański zwój, czy jakoś tak? Nie dostaliśmy nic. Aha, bez skrzynka do podniesienia, dobra. Zlecenie Igora, Ingara, może być. Pokonałeś goblina, idź do Simona. Pokonałem goblina szamana i znalazłem przy nim taki zwój. Pokaż mi go, jest imię Ingar. To pewnie zleceniodawca, czarodziej, dziewczęca kokardka. Aha. I Ingar pewnie wcześniej w jakiś sposób ją zabrał, żeby gobliny mogły po zapachu trafić do dziewczynki. Potwory, to mapa, do której zaznaczone jest miejsce przebywania Ingara. Tak, jasne, co musisz teraz zrobić. Idź zabić czarodzieja i uwolnić dziewczynkę. To dobrze, że jak wychodzi król goblinów na starcie ze mną, to ma w kieszeni mapę. Powiesz mi coś o jaskini, o której mam się udać. Musisz mieć potki. Bo bez potków to tam się nie dostaniesz, mordo. Zedy tam są, jesteś na niej gotowy, idź pocisk na czymś słabszym, przebij się do jaskini, zbierz mocną drużynę. Dzięki, mogę ruszać. Dobra, dostaliśmy pierwsze potki, o tym właśnie mówiłem, przydadzą mi się. Nie do końca pamiętam, chyba on był dosyć mocny ten Ingar, przynajmniej tak mi się wydaje, więc wejdziemy sobie jeszcze do kowala, mamy 700 sztuk złota, to pójdziemy teraz zainwestować naszą postać, kupimy sobie coś ciekawego. To nie jest zbyt dużo złota, ale akurat starczy już na coś. Dobra, może jakieś rękawiczki, co wy na to? Kondycja 16. Na pierwszy level tego możemy kupić. Dobra, nie wiem, kupmy na przykład sobie takie rękawiczki. Do tego jakieś pierścionki na pierwszy levelek. Kondycja 40, dawaj je, dobra. Przyda się wszystko. Pyk, 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 już trochę lepiej. Jakiś pasek jeszcze, chyba pasek był dopiero na wyższe levele, z tego co pamiętam. Na 10 dokładnie, nie mam jeszcze innego paska. O, chusta na łeb może jakaś lepsza by była. Też za bardzo nie ma. Ale na przykład buty nie są chyba... Co to w ogóle jest? Takie buty. Patrzcie, te buty nie mają wymaganego poziomu. Ciekawe. Zaś znowu te Zedy. Jak robiłem to zlecenie u Desmonda, w tym odcinku, który wam nie wrzuciłem, to właśnie nie mogłem się tędy przedostać przez te Zedy. Może teraz pójdzie trochę lepiej, jesteśmy, mówiłem, mamy większy level, większe itemy. O, nawet mnie nie atakują. Dobra, łatwo, lecimy. Dobra, wchodzimy do jaskini. I co my tutaj mamy? Mamy chyba Ingara. Od razu Ingara, dobra, spoko. Czego chcesz? Jestem tutaj, aby wymierzyć sprawiedliwość. Hej, gin, dobra. Ogarnięte, idziemy się bić. Więc oczywiście więcej obrony na ogień, na dystans i bijemy, dobra. No super walka, dobra, to było bardzo trudne. Pamiętam to trochę inaczej, pamiętam, że to była długa walka. No ale tutaj chyba shit jest troszeczkę zbyt OP na początku.
Jeszcze mam jakoś nowego szkieleta. Dziękuję, że mnie uwolniłeś, coś tam. Było gorąco, zabili mnie. To ona w ogóle coś gada o jakiejś demonicznej świcie cesarza. Dziwne jest ta dziewczynka. Dobra, wychodzę stąd. Dostaliśmy expa i wracamy sobie do Simona i to chyba będzie koniec questa. Z tego co pamiętam. Nie ma nic dalej. Nie wiem, wydawał mi się strasznie długi ten quest, ale jakoś tak wyszło nawet krótko. Powiem wam, dziwne uczucie widzieć na czacie osoby, których się w ogóle nie kojarzy z Tolnoru. Jakbym do innego świata się przeniósł. Inny uniwersum, dobra. I co nasz Simon powie na koniec? Nie udało się uratować dziewczynki, magią zamordował i wychłonął z niej duszę, którą udało się jednak wyzwolić. Dobra. Jezu, ile on gada, nie? Masakra. Spoko, mordo, nie ma sprawy, idź sobie do Tizemina. Znajdziesz go na południe od Trentis. Nauczysz się od niego podstaw pozyskiwania surowców. Może od czasu do czasu zaglądać do mnie, psy będę ciekawy zabić, do zobaczenia. Dobra, jakby gadają bardzo dużo. Mam wrażenie, że w tych questach fabularnych, które pojawiają się później, o wiele mniej gadają. Jest o wiele mniej tekstu, są ściany tekstu, których się po prostu nie chce czytać. Z tego co pamiętam, ja je czytałem, jak za pierwszym razem przychodziłem, więc nie jest aż tak źle. Natomiast jak się przychodzi do któryś raz, to tak nie za bardzo. No i do Tizemina, czyli mamy jakby spoiler na kolejny odcinek. Czyli będzie próba Colda chyba, czy jakoś tak. Ja się z wami póki co żegnam, do zobaczenia, papa, cześć, widzimy się za tydzień, prawdopodobnie w kolejnym odcinku z questów. Siema, siema.